Kolor art jest ważny dla mnie, dlatego że łączy młodych, małych, dorosłych, opiekunów artystycznych, rodziców, którzy się z dziećmi laureatami tutaj na tym festiwalu pojawiają, ponieważ łączy ich ta sama wrażliwość. Wystarczy zaproponować temat i okazuje się, że z różnych punktów świata, Europy, Polski, pojawiają się energie artystyczne i to jest w moim przekonaniu piękne, bez względu na odległość, bez względu na inny język, wrażliwość, emocje tutaj się właśnie spotykają. Najpierw na kartkach papieru wymalowanych, a później wtedy, kiedy zapraszamy laureatów tu do nas i okazuje się, że język nie jest barierą, bo to ludzie tworzą te magiczne miejsca i cudne jest to, że te maluchy, które tu przyjeżdżają, poprzez ten kontakt, spotkania ze sztuką, z innymi koleżankami i kolegami, dowiadują się wielu rzeczy o sobie i wywożą te emocje i ten świat tam daleko do siebie i myślę, że rosną w poczuciu tego, co jest w życiu ważne. Spotkania, wrażliwość, inny człowiek, integracja, no i oczywiście piękno tej natury, którą tu mamy, a w Międzywodziu zawsze mamy szczęście do przepięknej pogody. To jest piękne wprowadzenie w lato, w wakacje, ale również w piękny czas wiosny. Kolor art jest ważny od 32 lat i mam nadzieję, że będzie ważny przez kolejne 30-40 lat. Tego życzmy festiwalowi.